Dzień dobry! Ha, witajcie w kolejnym vlogu. Vlogu z podróży kulinarnej. Oczywiście w taką podróż już was zabierałem, więc dziś dalej w Sielance na Mazurach. No będę robił bigos. Wyzwanie, challenge, bo bigos będzie dla 40 osób, więc trzeba zrobić wsad 15-kilogramowy, co nie jest takie łatwe, więc zaraz z Marcinem będę Marcina uczył tego, jak ja to robię. Ogarniemy bigosik. Mały tour tutaj zrobimy. Bartuś przyjedzie z Róży Wiatrów. Sami fajni ludzie, z którymi się tutaj na Mazurach trzymam. No i zobaczycie, będzie dobrze, więc na razie idę zabordażować i zaanektować kawałek kuchni. Sefie, co tu się kroi? Jak to co? Wołowinka! Słuchajcie, na bogato wjeżdżamy. Mówiłem, że Sefo będzie robił bigos? No, jest syto. Bym powiedział, że ta miska już jedną ręką jest ją. Nie da się jej podnieść. No ale słuchajcie, no 15 kg wkładu, nie? Dobra, zaraz to będziemy przesmażać. Czyli pamiętacie, jak to się robiło, nie? Łysy jeszcze raz wytłumaczy. Na 15 litrów sadu mamy jakieś 5 kg rozbepu i antrykotu, jakieś 2 kg kiełbasy i do tego kilogram boczku, 3 główki czosnku, kilo cebuli. Ile reszty wejdzie do kapusty, tak od kapusty do koloru tylko, nie? No i grzyby, a to ja pójdę wstawić grzyby. No i jesteśmy na etapie przesmażania, aż będzie piękne, rumiane mięsko i wszystkie pory się zamkną, a z Sefu kroi cebulę. Ha! Słuchajcie, nieźle. Przyprawiam mięso, to samo mięso, tak, 3/4. Sefo odciska kapustę. Dobrze mu idzie, sprawdzę czy dobra. A różne są. Bo to drugi swój. No, różne są. Ale dobra. No, Marcin już rozpala. Skończone. Wiecie jak jest w pracy, kuchnia w pracy, kiedy jest 30 stopni na dworzu. Jest grubo. Tętno miałem. Mam dalej, a już mam mniejsze. Miałem 118, a miałem 136, nic nie robiąc. Więc coś nam się za tą silną wolę należy. Ja po to pójdę. Bardzo się cieszę, dziękuję. Właśnie wpadłem na pomysł, że coś nam się za tą silną... Aha, miłośnikowa. Aha, aha, aha. Wszystko weszło. I kapusta, i mięso. Aha, aha, aha. Kojarzycie tą pastę o silnej woli? Czy nie kojarzycie tej pasty o silnej woli? No właśnie, to skojarzcie. Jest godzina 17. Cały dzień walczyliśmy. I teraz coś nam za tę silną wolę się należy. Trzeba mieć nagrodę za tą silną wolę. Tak samo jak jest pasta o karkonoszach i tak dalej. Ogólnie plan jest taki, że wbijemy to na ognisko, a potem damy Sefowi kamerę i Sefu pokaże wam ośrodek. No. No. Ile to waży, chłopaki? No. Nie wiem, ale ty, Tomek, pod 4 nie może ważyć? No. Dwóch silnych ludzi. Rosłych. Dwóch rosłych. No dobra, to zobaczymy teraz ten łańcuszek. Ja o łańcuszek się boję. No, jak nie, to będziemy próbowali go skręcić na nóżkę. Czekajcie, wrzątkiem. Tak, wrzątkiem trzeba zalewać. To się zawsze trzeba zalać wrzątkiem. Potem mega trzeba to skręcić, dlatego że fajne, pierwszy raz robię w takim garku, bo tylko mała dziurka będzie tutaj odpowietrzeniem, więc nie będę musiał co chwilę dolewać. Zobaczcie, jaki mokry łeb. Jeszcze kawałek. Jeszcze. Czekaj. Okej. Defilacja była pewnie? Nie. O, pięknie jest. Jest pięknie. Na jednym łańcuchu wisi, Tomek. No. To dobrze. Jak pierdyknie, to będzie na dwóch wisiał. Dobrze i niedobrze. Poprawimy tą konstrukcję później chyba. Oj. Mamy jednego odważnego. A. No dobrze. Seryjni mordercy zaczynają od podpaleń. W sensie seryjni mordercy zaczynają od bigosu, tak. Dobra. Bigos się robi. Została jeszcze została, powiem wam, godzinę mu dam, niecałą, nie? Ale już jest fajnie, bo już jest, tylko rękawiczkę weź. Tak, przełożyliśmy z kociołka, bo kociołek był problematyczny do podnoszenia. Łańcuchy trzeba było skracać po prostu. O. Aha, aha, aha. Lubię to. No tak to wygląda, słuchajcie. Więc jest fajnie. Idę szukać Marcina i pokażę wam, jak można fajnie zbudować
I ja wam to pokazuję tylko i wyłącznie po to, żebyście, okej, chcecie skorzystać, super, ale żebyście też mieli pojęcie, co ja chcę zbudować w Bieszczadach, czy jeden projekt, który będę tajny budował, to też chcę zbudować, więc jakby obiekt, na którym znajdujemy się, to powinien mój Wołoszański tu mówić, ale mój Wołoszański w telefonie siedzi, bo człowiek pracy się nie boi. Obiekt, który się znajdujemy, ma 8000 metrów. Według mnie jest podzielony na dwa sektory. Jeden sektor to jest sektor, w którym mamy dwa domy, stodołę przerobioną na restaurację, dokładnie z takim żarciem, wiata, do tego mamy basen, znaczy tutaj też mamy pokoje. Jest jeden apartament. Dokładnie, tak. Mamy basen, czyli mamy prysznicę, basen, mamy jacuzzi i saunę. W saunie w sumie nie byłem, jeszcze nie patrzyłem. Jak się napali, jest ciepło. Tak, tak nahajsował wczoraj w ogóle w jacuzzi, że w sumie jakbyś ktoś chciał, to może herbatę tam parzyć z torebki. Wysiedziałem tylko scenę do TikToka, nie? Majdę pierwsze? Ja. Popatrz, bez odpalania, naprawdę. Ojoj, tu jest ciepło. Znaczy, tu w sumie ekonomicznie można by wódkę wziąć i się zamknąć, nie? Ile lat to budowaliście? Dwa lata, że się to budowali. Dwa lata tą część do tego płotu. Aha. A teraz przechodzimy. Z pozoru po dachówce ktoś powie, o, stare domki. Absolutnie nie, to są nowe domki. Tylko że wy jako sielanka macie sielski styl. I tu mamy sekcję domków. Domków, plac zabaw dla dzieci. I domki kilometrowe są? 35 metrów, tak. Tak, 305 metrów. Sześcioosobowe, bo to jest do połowy antresola. Jest zrobione wszystko zgodnie z przepisami. No i mamy tutaj pierwszą matę, mamy twistera klasy. Aha. Kawałeczek ogrodu i druga mata to jest gra w kapsle dla dzieci. Dobra, i na każdym jest jacuzza zrobiona. Tak, na każdym jest jacuzzi, jest tarasik i tak jak mówię, sześcioosobowe klimatyzowane domki. Dokładnie. Za tym domkiem jeszcze my będziemy mieli zrobione w przyszłości coś. Coś. Coś, tajemnica. Okej. Ale będzie fajnie. Za dobę domku jest? 960 zł za 4 osoby ze śniadaniem. Za 4 osoby ze śniadaniem. Tak. To jest dobra cena. Mhm. To jest bardzo dobra cena. Tutaj wygląda, jakby ktoś kiedyś chciał mieć kury, kozy. Było. Właśnie było. Tak. Wylęgliśmy swoich 30 kur w inkubatorze. Aha. I później tu sobie mieszkały, mieliśmy dwie kózki, no ale jednak nie jesteśmy agro i doszliśmy do wniosku, że nie, że... Nie pasuje nam to do końca. To jest właśnie, słuchajcie, to co ja będę powoli robił, tylko bardziej ja będę robił tą sekcję, którą Marcin ze swoją kobietą zrobili tutaj, ja będę robił tą sekcję domkową, a tamtej pawilonowej, no może coś takiego w Bieszczadach zrobię, no nie wiem. Jest fajnie. No po środku się za bardzo nie przejdziemy, bo jest pełne oblężenie. To jest kulik, dokładnie. A nie wolno ludziom wchodzić gdzieś tam, ale jest naprawdę... Pomysł na coś takiego jest genialny, bo cała infrastruktura to są wasze pomysły przecież. Tak, oczywiście, wszystko sami pracowaliśmy, sami robiliśmy, sami projektowaliśmy. A ci przedsiębiorcy to wiesz, że zawsze kradną. No tak nie możesz się dorobić inwestując coś. No nie, pewnie, że nie. Jest fajnie, mamy jeszcze stanowisko właśnie tam, gdzie grillujemy. Jak przyjechałem, to Marcin w ogóle pierwszy dzień to grillował, więc tak to wyglądało. Ale wiecie, jestem fanem ogrodów. Więc ogród jest, tu jest drzewo podświetlane, może jeszcze po bigosie będę w stanie je pokazać, bo ostatnio nie pokazuję się w stanie takim, w którym się nie mogę pokazywać, żeby się nie mówili, że jestem chlorem. No możemy mieć kawałek jeszcze do przodu, tak, przód pokazujemy front, jest bardzo fajny. Kolejna, macie tutaj altana po lewej, a tak z daleka mogę, żeby ludzi nie było widać. I tam restauracja. A możemy restaurację pokazać. Jest już pusto, więc zobaczymy, ale w ogóle to już pokazywałem, widzę, no to jest to miejsce. Dużo takich rzeczy, elementów, wiecie, wartych... Puść na smlówko. To jest dużo elementów wartych pokazania do aranżacji. Cała szopa stodoła przerobiona na restaurację. Z patio. I to jest super. Tam jest cały zabaw dla dzieci. Aha. Więc jest super i w ogóle wiecie, te meble, wszędzie te meble ludwikowskie. No w końcu mamy tych mebli troszeczkę, więc... Od frontu też nic nie zobaczycie, bo to nie jest tak, że jak łysysz se płot trzasnął za pół bania. Tylko tu wszędzie jest wszystko zamknięte do góry. Grzecznie sielsko deską. Bardzo mi się to podoba. A tutaj za deską nagle kryje się pełen luksus. O, i to kiedyś miałem zrobić u siebie w ogrodzie i to zrobię, jak się wychodzi ode mnie z tarasu do warzywniaka, to właśnie to chcemy zrobić. Wiecznie nie ma kiedy pospawać drutów. O, i tutaj macie dalej ładnie, pięknie.
pomysł na Tuję, szanuję. Tuję mają na pewno parę lat. Czy 9? Kupowałeś je takie, nie? 150 cm. A. No to jak mają 9 lat, to spoko, nie? No i tu macie też. Bardzo pięknie. I z jednej strony można na bogato, a z drugiej strony można to schować tak, żeby nikt tego nie widział. No nie jestem w stanie zapanować nad porostem grzybów, nie? To jednak tu pada, no i rosną. No co mam zrobić? Nic nie. A złote jeszcze... prawdziwki rosły, nie? No i tam kończymy na parkingu, słuchajcie, więc mamy tak zrobiony. No i to jest kupa pracy, kupa ludzi do tego, to jest kupa no pieniędzy, to jest kupa, to są miliony złotych. To są miliony złotych, ale to jest właśnie... Serce to 100% i to jest bez wartości, bo tylko człowiek umie to wycenić. Natomiast realnie to właśnie taki styl, znaczy taki nie, ale tak się buduje właśnie fajne biznesy, czyli można zrobić fajne miejsce, do którego przyjeżdżają ludzie i do którego ludzie wracają. Tak rozmawiamy tutaj, nie? No, to jest taki darmowy product placement, słuchajcie, dlatego, że właśnie chcę zajawić, że ja coś takiego będę robił. Będę trochę na Bieszczadach to robił. I trochę jeszcze w jednym miejscu będę to robił, ale nie chcę spoilerować, bo widzowie nie wiedzą, co ja chcę zrobić, co ja chcę kupić i co ja chcę stawiać, tylko półsłówkami mówię, nie? Więc tak to wygląda. No i każdy pokój gigantyczny, klimatyzowany, w stylu taki, no zresztą wejdźcie sobie na stronę, to zobaczycie, tam jest po prostu grubo, syto i czubato. Dziękuję. No dobra, słuchajcie, widzimy się przy wydawcy Bigosu, która nastąpi za około godziny, a my musimy mieszać, na zmianę z Marcinem mieszamy. I jeszcze muszę ten przepis zapisać mu na kartce. A zapiszę, a taki będę. Pięknie. A few minutes later. Jest wydawka, słuchajcie. Wydaje się tutaj już Bigos. Muszę powiedzieć, bardzo, bardzo dobry. Zrobiliśmy Bigos razem. Daję radę. Czekam na kogoś, kto ma knajpy i w ogóle jest w tym temacie lepszy. Czyli jestem zajebisty, bydzisz. Taki 3 na 10, może być. Dobrze, rozumiem. Dobra, no to lecimy, my się bawimy, pewnie się jutro zobaczymy. Tak, takie rzeczy tutaj wejdą cyklicznie prawdopodobnie, ale to już się dowiecie wy. Dzień dobry, dzień kolejny przed nami atrakcji. Jest to piątek i lecimy do Bartka, do Róży Wiatrów. A wczoraj bigosowanie, tak ewidentnie zeszło 70% z garka. A dzisiaj lecimy do Róży Wiatrów, powożę wszystkich na skuterze. Ciekawe, czy mam portfel w plecaku, trzeba będzie sprawdzić, trzeba będzie znaleźć mój patent żeglarski. Na wszelki wypadek. Bardzo dobrze, podoba mi się, że pilnują na Mazurach policjanci stanu trzeźwości wszystkich użytkowników jakichkolwiek urządzeń wodnych, nawet rowerków. I nie będę w ogóle z tym dyskutował. Ale ciekawostka, bo wczoraj wyszedł materiał, wywiad u Winiego. Był w Wini u mnie 6 temu. Nie wiem, czemu ludzie uważają, że się odkleiłem od rzeczywistości. Po prostu klimatyzowałem się do tego, jak jestem przepytywany. Nie był to typowy wywiad. Nigdy nie mam przygotowanych pytań ani odpowiedzi. Jakoś tam nie uważam, żebym się odklejał od rzeczywistości. Ale na pewno uważam, że... Czekajcie, bo tu muzyka zaraz zagra. Na pewno uważam, że największą walkę, jaką toczę ze sobą, to jest o to, żeby dalej być normalnym. Dobrze, Róża Wiatrów i lecimy! No, jesteśmy w Róży Wiatrów i tutaj poznaliśmy Mateusza. Mateusz użyczył nam, oczywiście odpłatnie, ładną tutaj, co tu w ogóle jest, nie spojrzałem, Hondę ładną. Honda ile ma kunia? Kurde, sam na... A, widzicie? Ale to jest 120. 120, 140, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, bardzo prosty system, kierownica skręca lewo, prawo, spłonka jak wypadniesz, przycisk startu, gaz po prawej, tyle. No dobra, wezmę was bez kijka, bo kijek mi się do schowka nie zmieści. Ależ to fajnie idzie, zadowolona jesteś? Tak. Chcesz już zejść? Zajebiście. Wepnę was na chwilę, bo jest umocowanie. Powinno się utrzymać. Sprawdzam. Dobra. Jak będzie kupował, to kupi sobie 300 parę koników, żeby zrobił jeszcze większą robotę. Duży wiatr, duża fala, fajna zabawa. Zaraz będę musiał zmieniać ludzi do wożenia, ale mogę tak do rana. Panie senior, jak było?
No super, super, bardzo ładnie. Krysia? Jeszcze, jeszcze. Coś czuję, że Miłośnikowa kupi sobie skuter w przyszłym roku, a ja w końcu też sobie kupię skuter. Będziemy mieli dwa skutery. Ja sobie kupię tego Seadu na kompresorze, bo oczywiście nie może być normalnie. A to jakieś Kawasaki albo... No właśnie, teraz w planie jest jazda motorówką. Obstawiam, że z tym silnikiem 115-konnym. I na lince będziemy przywiązani do kółeczka. Bartuś zafunduje nam niezapomniane wrażenia. Czemu nie? Dobra, jest z nami Bartuś tutaj, szef wszystkich szefów. Człowiek, który przypomniał mi pasję do żeglowania. Człowiek, który organizuje regaty youtuberów. Zresztą w przyszłym roku już wiemy, że na pewno, no nie możemy powiedzieć na pewno, bo może kosmici się zjawią. W końcu zorganizujemy pod banderą M4K Garage. I ten nowy nabytek to jest tak, tutaj Róży Wiatrów, więc idziemy upalać na takim czymś małym tam. No. O, oddałeś, dobra, zobaczycie. I teraz będzie się działo, aj. Słuchajcie, 115 koni w tak lekkiej łódce jest naprawdę wystarczające. No i dobrze. Właśnie nie mam masztu jeszcze, zapomniałem maszt założyć, bo mi nie przygotowali tej motorówki. Dobra, poczekaj, to chwilę pomoczysz sobie jajka, dobra? Dobrze, ale dosłownie 3 minuty. Dla mnie jest okej. Wiesz, i dlatego. No, chcesz jeszcze? Tam, wiesz co, popłynę dalej za wyspę, to będzie ciszej.
słuchajcie, było fajnie. Trzęsą mi się nogi, to naprawdę trzeba mieć dużo siły, żeby się na tym utrzymać. A teraz mogę podowodzić jakże piękną łajbą. Dziękuję, Bartusiu. Dobra, zaraz się widzimy. Chyba nie będę robił trzeciego vloga, tylko tego vloga przyciągnę jeszcze do jutra. Dzisiaj było ekstremalnie, już jestem wykończony wrażeniami, dosyć mam na dziś. Jutro już taki dzień chillowy, więc zobaczę, jak tu się dzieje fajnie. Jest urok, ale jest też dużo buractwa, nie? No ale to już jest normalne. Dzień dobry, już na działce. Dlaczego nie nagrałeś końcówki w Wilisie, Langaj na Mazurach? Dzień dobry, no tak. Słuchajcie, tak mnie skatowała ta akcja z motorówką. Takie mam zakwasy. To jest drugi dzień, bo na motorówce byliśmy w piątek, a jest niedziela. A już jutro wybieram się. Pójdę na koło. Zobaczcie, jakie piękne dwie dupeczki na działce stoją. A już jutro wybieram się o 7 rano, żeby spotykać się z wami, widzami. A więc kiedy to oglądacie, już jeszcze jestem pewnie w trasie, więc wbijajcie. No, czymś tak pięknym, że ałała. No i co? Zapomnieliśmy opon kupić. O kurwa. Jeszcze będę musiał po trasie zrobić serwis opon gdzieś. Chociaż może na tych dojadę. Granica bieżnika jeszcze nie jest przekroczona. Ale nie lubię jeździć na innych kapciach. Najgorzej. Więc przygotowane autko jest. Smalec Power. M4 Garage, Mubi Plus. Tak Mubi patronuje i wspiera tą całą akcję. Tak można poznać na trasie. Trasa dostępna na Facebooku, więc jest fajnie. No i teraz idę potrenować, no bo inaczej nie rozbiję tych zakwasów. I już koniec z chlaniem i koniec z imprezowaniem. Cały tydzień teraz życia w trzeźwości będzie. I bardzo dobrze, i bardzo mnie to cieszy. Pierwszy raz w życiu mówię to z pełną odpowiedzialnością. Natomiast kończąc, powiem wam tak. Ja za każdym razem z chęcią wracam na Mazury. I będę wracał na Mazury z chęcią. O, jaki dyniek. A tam jaki dyniek. I sprawia mi to wielką frajdę. Miejsce, do którego tak naprawdę skierował nas Bartek z Róży Wiatrów, bo nie miał siebie, czyli to, które widzieliście. Naprawdę cudowne. Prestiżowe, ale cudowne. No nie są to Włochy, które były planowane z teściami, ale co się odlecze, to nie uciecze. Ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby jechać w niepewne i na przykład nie móc wrócić, będzie kwarantanna, a coś się będzie działo. No, w przeciwieństwie do polskich polityków jestem odpowiedzialny za firmę i za pracowników. No, coś tu pachnie kiszonymi ogórkami, więc taki klimacik mam dzisiaj na siłowni, że normalnie czuję kiszone ogórki. No ależ oczywiście, że dobrze czuję. Teściu kisi ogórasy. Kończę. Słuchajcie. 4 dni z wami spędziłem. A może i 5. Nie pamiętam. Może 5. Było fajnie. Mam nadzieję, że wam też było fajnie. Widzimy się z tego objazdu dookoła Polski. To nie wiem, czy będę nagrywał. Bo będę nagrywał tą kamerą na miłośników codziennie. Więc vloga raczej nie nagram. Natomiast nie ma co się przejmować, bo już kiedy wrócę, tak zmęczony jestem, już naprawdę zmęczony jestem. Już kiedy wrócę z tego objazdu w sobotę, to już w niedzielę się będę pakował i w poniedziałek będziemy jechali i tu nagramy vlogi z Marcinem. Fiatem w Bieszczady. To będzie gruba podróż, bo chcemy wziąć wędki, chcemy wziąć ciuchy, wiecie jaki Fiat jest, nie? Bardzo wygodny, bardzo wszechstronny i na pewno se radzi na dziurawych drogach, więc taka podróż życia przez całą Polskę Fiatem będzie i to dla was będzie zrelacjonowane we vlogach. No a potem już się kończą wakajki wszelkiego rodzaju, więc wrócę do normalnego nagrywania vlogów, tego co myślę, bo dużo rzeczy mi umknęło co myślę, tylko zdałem radę zrobić jeden o paragonach, ale tak jest, trochę działka, trochę to. Wszystko wróci do normy. Dobrze, słuchajcie, podobało wam się, kciuć w górę. Kciuk w górę. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. No i kończąc, pamiętajcie, właśnie jak już wspomniałem o Mubi, że jeszcze będą fajne akcje, że Mubi teraz zupełnie coś nowego zrobiło, więc wygooglujcie u nich na stronie, bo warto. No ale w trudnych czasach, kiedy trzeba zaoszczędzić pieniążki, to
kupując ubezpieczenie można się trzy razy zastanowić i na przykład właśnie porównać sobie na stronie Mubiego albo kupić od Mubiego. Zresztą posłuchajcie, czym jest Mubi.pl. No właśnie, Mubi.pl, czyli porównywarka ubezpieczeń OC a CNW. Niby tylko wirtualna porównywarka, byście powiedzieli, ale nie do końca. Słuchajcie, współpracujemy już naprawdę kupę lat. Mogę tylko powiedzieć, że zrobiliśmy parę fajnych projektów i co? O zgrozo, zaraz pewnie zrobimy znowu coś jeszcze w działaniach dla Was. Ale do brzegu, żeby nie przedłużać tego lokowania. Mubi, jeżeli wejdziesz w opis filmu, znajdziesz tam link, pozwala Ci na jedną bardzo fajną rzecz. Wybrać sobie spośród kilkudziesięciu ofert ubezpieczenie OC, AC lub NW na Twój samochód w najtańszej możliwej formie. Wystarczy, że wprowadzisz dokładnie swoje dane. Dokładnie, nie okłamując, wiesz tam, że masz rok mniej, rok więcej, prawko i w ogóle, bo po co, to jest niepotrzebne nikomu. Wprowadzisz dokładnie dane Twojego samochodu, klikniesz oblicz i składki Ci się ułożą od najtańszej do najdroższej. I teraz na czym polega myk? Jeżeli się okaże, że najtańsza jest porównywalna z tym, co oferuje Ci Twój zaufany agent, to miej w świadomości i miej w potylicy, że w ciągu kilkunastu dni, czyli do miesiąca, 150 zł przy pierwszym zakupie tej polisy wraca Ci jeszcze na konto. Czyli jak miałeś u agenta 400, a na Mubi 450, to jeszcze sobie te 150 zł odlicz. Czyli nic trudnego. Dodatkowo różnego rodzaju programy lojalnościowe, polecania, macie kody drukowane i możecie tak naprawdę tą jedną polisę, którą kupicie na Mubi.pl, jak dobrze pokombinujecie w okazjach i we wszystkim i tam poczytacie te promocje, jeszcze zarobić. Nie dość, że mieć ją prawie, że za darmo, to jeszcze możecie zarobić i wyjść do przodu. Wystarczy klikać, czytać i rozumieć. Linki zawsze są w opisie. No, zatem wszystkie sznurki macie w opisie do Instagrama, do Facebooka. Odwiedzajcie, wbijajcie i widzimy się. Widzimy się pewnie za tydzień, dwa. Nie. Czekajcie, będę jechał dookoła Polski. Stasiu to w poniedziałek wrzuci na montaż. Jak dobrze dupę zepnę, to w środę wrzucę pierwszy vlog, w czwartek wrzucę drugi vlog, albo we wtorek wrzucę pierwszy vlog, a w środę drugi vlog. Wtedy tydzień przerwy. No, gdzieś widzimy się od tego odcinka za jakieś dwa tygodnie. Chyba, że coś się będzie działo, no to kamerę zawsze mam przy sobie, bo to taki mój oręż w życiu codziennym. Zatem co? Wpiszcie w komentarzu, jak dotarliście do tego miejsca Mazury i trzymajcie się. Cześć! We'll be right back.